Kochani, witam was ponownie na moim kanale. Dzisiaj mamy takiego bardzo luźnego super vloga z mojej podróży, znaczy z mojego wieczoru w mieście o nazwie Saint-Malo. Jestem tutaj od 2 dni, a jeszcze nie byłam na Starym Mieście, więc dzisiaj zobaczę go z wami, chyba że pogoda mi przeszkodzi, bo jakieś chmury się zbierają, których nie chcę widzieć, ale są. Idziemy w stronę rynku, jest troszeczkę daleko, więc sobie piechotko tutaj pójdziemy deptaczkiem przy morzu. Ale te też chmury i wiatr, no to źle zwiastuje, no cóż. Na Stare Miasto prowadzi jakby jeden most, bo ono jest na środku wyspy, co jest niesamowite. Potem z tej wyspy można dostać się na kolejną wysepkę, która prowadzi do zamku. I jedynie możemy tam wejść, kiedy jest niska woda i kiedy ten brzeg jest odsłonięty, żeby po nim można normalnie było przejść, przyjechać. A tak poza tym jakby to jest niemożliwe, chyba że łódką albo jakimś czymś wodnym. I tak właśnie było na miasto, stąd idziemy właśnie tam. Podobno jest tam przepięknie. I o, cześć kaki! I ta ogromna chmura chyba, żebym po prostu chyba szybciej szła, bo tak to nigdy nie dojdę i będzie przypał. Albo złapie mnie deszcz i będę miała całe różowe wszystko. Jej! Idziemy. Tamo wchodzimy do jakiegoś małego miasteczka oddzielnie złożonego. Teren też, bo to prawdopodobnie mój pierwszy jest taki raz o tutaj, w tym miejscu. O teraz, jakby jutro mam pewnie niczym nie przyjdzie, bo to jest daleko. A jutro jest mój ostatni dzień w ogóle we Francji. Czy mi przykro? Jest mi przykro, bo było super. Ale tęsknię za miejscem w Warszawie i nie mogę się doczekać, jak położę się we własnym łóżku, porobię swoje jakieś własne rzeczy, będę sama w samotności. Jednakże moim teraz celem jest zdobycie pocztówek, zdobycie magnesa jednego na moją rodzinną lodówkę wspólną i jeszcze przypinki mojej z Francji, bo żadnej nie mam z Francji, mam tylko z Jersey. Let's go, musimy jakby tą misję odwrócić tych sklepów. Ogólnie też targów staroci zauważyłam tak samo jak na ulicy przede mną. Jest dużo właśnie takich sklepików, kawiarenek, restauracji. Widzę daleko suweniry, idziemy tam. Moim marzeniem jest wypić kawę w końcu tu jakoś dobrą, bo pamiętacie z odcinka tego, jak testuję naleśniki. No, nie była za dobra i jakby nie spełniła moich oczekiwań. Ej, ale kupi taką brązową, tylko 3 euro. Za kawałek sznurka. Wow. O matko, ile jest tutaj w ogóle jakichś bibelotek. Ja czasem nie wierzę, że ludzie to kupują. Znaczy statki widziałam naprawdę często. O, w ogóle kiedyś moim marzeniem było odbierać takie właśnie podstawki, sobie kiedyś zrobić w kuchni, taką, znaczy kafelki, zrobić w kuchni właśnie w kafelkach z moich podróży. Zadania po prostu muszę pamiętać. Już był jeden sklep, ale było z Saint-Michel, w którym nie byłam, więc głupie by było kupować coś. W ogóle wyglądam jak w sklepach z pamiątkami. Są pamiątki na przykład te z tutaj, ale są z Paryża. Kocham. Żeby kupić w jednym miejscu wszystko, żeby po prostu nie chodzić i nie płacić. Ale na przykład pocztówki tutaj są brzydkie. No po prostu fatalne i są ciągle te same. Jakby pocztówka jest dla mnie do takiego mojego zeszytu, w którym wklejam zdjęcia i po prostu jakieś bilety. Saint-Malo, mam tą pocztówkę. Uch, dobrze, ja muszę. I idę teraz po magnes. Magnes i znalazłam też sobie tą przypinkę, która bym wiedziała, że to jest Saint-Malo. Plan i moje pocztówki legły w gruzach, nie można płacić kartą. Ja po prostu czasami nie pamiętam o takich drobnych rzeczach, czyli wymienię ją sobie na gotówkę, bo ja wolę po prostu mieć w karcie. Ale mam przed sobą Mystère Ancie Magie Confiserie i to jest z Harry'ego Pottera. Do środka, zobaczymy co to jest. Myślę, że coś magicznego. Ale piękne w ogóle, Poison du Sanctuaire, Gryfon. I tutaj w ogóle jest jakiś wow, ale piękny. Ile to kosztuje? 5,50 funty. Wow, piękne. Prześliczne jest tutaj ta czekolada. Przepiękne. Mega fajne. Wszedł się bardzo w środku takie Harry Potterowe traje. Właśnie byłam w Edynburgu. Jeśli widzieliście tego odcinka z Edynburga, to polecam wam serdecznie. Idę teraz dalej w poszukiwaniu pamiątek, bo chciałabym mieć je z głowy i po prostu zająć się takim niepatrzeniem na sklepiki z pamiątkami, a bardziej na zwiedzanie, odpoczywanie, relaksowanie się. No, ale jest ładnie, takie posiedzone miasteczko. I moi kochani, spełniło się moje marzenie. Mam kawę, która nazywa się Columbus Cafe and Go, Co.
Moim zdaniem to jest właśnie taka francuska ala Starbucks. Też pewnie też we Francji Starbucks. I pogoda jakby się rozpogodziło i świeci słońce i nie ma chmury, więc prawdopodobnie nie trafię już na deszcz. Ale jakby pogodało, jakbym wracała, to było nawet super. I znalazłam pocztówkę, magnes i przypinkę. Zaraz wam pokażę. Ludu, to jest tutaj multum i masa. A tam są lody, to jakieś najlepsze lody, bo jest masa, wielka, ogromna kolejka. Idziemy tędy. Dobra, ocena 9 na 10, bo jest za ciepło. Ale tak, o tym marzyłam, o takiej kawie. Poczekam, żeby ona troszeczkę, żeby była 10 na 10, chyba chodniejsza. Moich zakupów, kupiłam taką pocztówkę. Taki sobie oto magnes bezsensowny. I przypinkę. Wygląda oto. O tak. Przypinkę do mojej kolekcji San Malo. Nie mam pojęcia, co ten znaczek oznacza. Jestem bardzo ciekawa, muszę o nim poczytać. Patrzcie ten widok. I ludzie idą na tą wyspę. Ej, ja też pójdę. Patrzcie. O, pięknie, pięknie. Tu jest taki basen w ogóle zamknięty. Patrz, tam jest basen zamknięty. Fajnie. Idziemy tam, tylko za mną. Albo gdzieś pod. Że jest niska woda i będę mogła sobie pójść na ten zamek. Może nie na sam zamek, ale zobaczyć go, chociaż tam jest strasznie wysoko. Czy mi się chce? Dobra, nawet przejść tą kładką, to jest w ogóle niesamowite. Wow. Pięknie jest, przepięknie. Właśnie weszliśmy na ten most. Idziemy w stronę słońca. Ale pięknie tu jest. No i tu zazwyczaj jak jest właśnie wysoka woda, to w ogóle wszystko jest zalane. Niesamowite, że akurat w miejscu, gdzie schodzę, zazwyczaj też jest woda, jakby jest naprawdę głęboka woda i mogą tu być jakieś ślady syreny. Trzeba o wiele uważniej się rozglądać niż teraz rozglądałam się, bo może coś się znajdzie, jakaś syrena. Ogólnie można sobie wynająć tutaj, pojechać sobie w rejs łódką, tam państwo jadą i byłam w ogóle świadkiem, jak tam płynęła gdzieś na środku, spotkaliśmy się. Niekiedy zastanawiałam się nad tym, żeby popłynąć sobie w rejs na północ, nie wiem, do Danii czy do Szwecji. Teraz! No ja wiem o tym, że ten statek jest ogromny, a łódka jest bez porównania do statku. Ta choroba morska jest inaczej odczuwana, jednakże ja po prostu źle znoszę pływanie łódką, bo ja po prostu czuję się bezradna, bezwładna, bezsilna po prostu. Boli mnie głowa, wymiotować mi się chce, nie mogę wtedy nic zjeść, bo wiem, że już zaraz to prawdopodobnie zwrócę. Ale takim statkiem, no chciałabym kiedyś na pewno spróbować, bo to jest super, super doświadczenie. Ale to może kiedyś. Idę teraz do Carrefoura, bo nagrywam kolejny odcinek i widzimy się już jutro o godzinie 16 na moim kanale, bo trwa wakacyjne.